10 państw, które już nie istnieją. Persja. Persowie to obok Arabów jeden z najważniejszych ludów świata islamskiego. Są dominującą grupą etniczną Iranu. Szach Reza Shah Pahlavi w 1935 roku zwrócił się z prośbą do krajów całego świata o używanie przez dyplomację nazwy Iran. Początkowo zmiana wywołała zaskoczenie, jednak obecnie jest już bardziej popularna niż dawne określenie. Obecna nazwa kraju oznacza kraj Ariów, protoplastów Persów. Nazwa Persja używana jest w przypadku opisywania dawnych dziejów kraju. Honduras brytyjski. Dawna kolonia brytyjska w Ameryce Środkowej. W roku 1780 terytorium Hondurasu brytyjskiego zostało włączone w skład brytyjskiej kolonii Jamajka. Od 1862 roku terytorium nosiło oficjalną nazwę Honduras brytyjski, zaś od 1872 roku było samodzielną kolonią. W 1940 roku odżył konflikt z Gwatemalą, która wypowiedziała układ graniczny z 1859 roku i w 1945 ogłosiła inkorporację Hondurasu brytyjskiego. Po otrzymaniu przez Honduras brytyjskiej autonomii wewnętrznej w 1964 roku Gwatemala próbowała powstrzymać proces przekazania kolonii niepodległości. W roku 1973 nazwę kolonii zmieniono na Belize, zaś od 1975 roku prowadziła ona samodzielną politykę zagraniczną. Transjordania. Emirat utworzony w 1921 roku we wschodniej części terytorium mandatowego Palestyny na Bliskim Wschodzie. Terytorium to pozostawało pod administracją Wielkiej Brytanii do roku 1946, gdyż później ogłosiło niepodległość jako Królestwo Transjordanii. Od 1949 roku jego oficjalna nazwa brzmi Jordańskie Królestwo Haszymickie. Zair. Nazwa państwa pod rządami prezydenta Mabutu Sese Seko, obowiązująca od 27 października 1971 roku do 17 maja 1997. Nazwa używana jest także w odniesieniu do całego okresu jego rządów w tym państwie. Wraz z zakończeniem zimnej wojny nastąpił wzrost napięcia w kraju. Pozycja Mabutu Sese Seko osłabiła się w wyniku coraz liczniejszych protestów, zmagającej się międzynarodowej krytyki wywołanej łamaniem praw człowieka oraz słabnącej gospodarki. W latach 1991 i 1993 nastąpiły protesty wojska wywołane niewypłaceniem pensji. W 1994 roku w związku z konfliktem trwającym w sąsiedniej Rwandzie do wschodniego Zairu zaczęli przybywać uchodźcy oraz bojówki Hutu. W 1996 roku w Zairze wybuchła wojna domowa. W momencie, gdy Sojusz Sił Demokratycznych podjął walkę na rzecz wyzwolenia Konga. Po nieudanych negocjacjach prezydent uciekł z kraju. I tak dziś Zair nazywamy Demokratyczną Republiką Konga. Birma. Państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej. Nazwa Birma była używana oficjalnie w czasach kolonialnych jako nazwa angielskiej kolonii. W Polsce Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych od 2002 roku zalecała używanie tradycyjnej nazwy Birma z zastrzeżeniem, że jest to nazwa dawnej kolonii, a nie faktyczna nazwa wolnego państwa. Jak więc nazywa się państwo Birma? Myanmar. A do tego ciekawostka, polska wymowa nazwy Myanmar nie jest ustalona. Proponowane były różne spolszczenia mające dodawać przybliżoną wymowę birmińską, jednakże nic z tego nie wyszło. Górna Wolta. W 1919 roku wydzielono kolonię Górna Wolta, która zasiliła skład francuskiej Afryki Zachodniej.
W latach 1932-1947 obszar podzielony został przez kolonie, a następnie zjednoczony jako francuskie terytorium zamorskie. Po 1945 roku utworzono pierwsze afrykańskie związki zawodowe i partie. Organizacje te podjęły się walki z kolonialnymi rządami. W 1958 roku Górnej Wolcie nadano autonomię w ramach wspólnoty francuskiej. W 1960 roku proklamowano niepodległość republiki pod nazwą Górna Wolta. Aby odciąć się od francuskiej kolonialnej przeszłości, postanowiono również zmienić nazewnictwo. Górna Wolta to współczesna Burkina Faso. Rodezja. Nazwa terytorium utworzonego w latach 1890-1895 przez Brytyjską Kompanię Południowoafrykańską. W 1911 roku podzielono ją na Rodezję Północną i Południową, które w latach 20. XX wieku zostały wykupione przez rząd brytyjski i otrzymały status kolonii brytyjskich. W 1963 roku, wobec konfliktów targujących poszczególnymi częściami składowymi i pod wpływem postępującej w Afryce dekolonizacji, federacja została rozwiązana. W 1964 roku Rodezja Północna uzyskała niepodległość jako Zambia. Władzę przejęli tam afrykańscy politycy. Jugosławia. Nazwa państwa narodów południowosłowiańskich. Jugosławia to nazwa używana do 1918 roku jako koncepcja polityczna, a od 1918 roku dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, następnie od 1929 roku już oficjalnie dla Jugosławii. Rozpad Jugosławii został zapoczątkowany w 1980 roku śmiercią przywódcy Josipa Tity, w wyniku którego stopniowo od 1991 roku doszło do rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i w konsekwencji do jednego z najbardziej krwawych i kosztownych konfliktów zbrojnych na świecie od czasu zakończenia II wojny światowej. Jugosławia rozpadła się na 6 państw i 2 prowincje autonomiczne, z czego jedna aktualnie uzyskuje niepodległość, a jest to Kosowo. Czechosłowacja. Czechosłowacja powstała w wyniku realizacji koncepcji czechosłowakizmu dla Słowaków stanowiącego obronę przed postępującą madziaryzacją. Słowacy zdecydowali się na związanie w jednym organizmie państwowym z dużo bliższym kulturowo narodem czeskim. Państwo zostało proklamowane 28 października 1918 roku i istniało w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 roku w miejscu Czechosłowacji powstały 2 nowe państwa – Czechy i Słowacja. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich – historyczne, totalitarne państwo komunistyczne we wschodniej Europie oraz północnej i środkowej Azji, ze stolicą w Moskwie oczywiście. Miało powierzchnię 22 milionów kilometrów kwadratowych, rozciągało się od Morza Bałtyckiego i Czarnego do Pacyfiku. Ustrój polityczny i gospodarczy był dyktaturą monopartyjną, w którym władzę sprawowała partia według koncepcji tzw. dyktatury proletariatu. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przestał istnieć w wyniku zawarcia porozumienia białowieskiego w 1991 roku. Dawne Związkowe Republiki Radzieckie zaczęły tworzyć samodzielne państwa. Część byłych republik radzieckich kontynuuje współpracę w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw Euroazjatyckich, Unii Gospodarczej i innych organizacji. Oczywiście największym państwem, które wyłoniło się ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jest Rosja i Rosja jest uważana za kontynuatora tradycji radzieckich. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zaglądajcie koniecznie na mój inny kanał z ciekawostkami, a to ciekawe,
oraz na kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!